zdecydowanie zauważyłam dużą zmianę, dlatego że utwierdziłam się po kursie, jak ważny wywiad jest z hiring managerem i jak istotne jest wyciągnięcie od niego informacji, aby ta rekrutacja, którą prowadzę dla tego hiring managera, okazała się naprawdę sukcesem i abyśmy wspólnie znaleźli jak najlepszego kandydata. Przede wszystkim udział w Recruit Masters dał mi możliwość rozwoju moich dotychczasowych kompetencji i to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć dla siebie, dlatego że uzyskałam bardzo dużo informacji. Mimo sporego doświadczenia zawodowego odkryłam, że jeszcze sporo nie wiem i że mogę poszerzyć naprawdę horyzonty i dowiedzieć się, jak można jeszcze inaczej podchodzić do projektów rekrutacyjnych. Tak szczerze to wszystko, dlatego że zaczynając od platformy, która jest bardzo czytelna, bardzo przejrzysta, gdzie w bardzo łatwy sposób można zerknąć na wszystkie lekcje online, które przygotowała wcześniej Natalia. Platforma także służy temu, aby móc skonsultować się z innymi uczestnikami kursu i skomentować pewne aspekty, które oni już poruszają. Dodatkowo to, co skradło najbardziej moje serce, to fakt, iż mieliśmy okazję raz w tygodniu zobaczyć się online, wszyscy uczestnicy kursu i oczywiście Natalia. Natalia udzielała nam wszelkich informacji i odpowiedzi na zadane przez nas pytania właśnie po lekcjach online. Dodatkowo to była świetna okazja, aby wymienić się doświadczeniami z innymi kursantami i też podpowiedzieć nawzajem sobie, jak rozwiązalibyśmy daną sytuację lub dany problem rekrutacyjny. Kurs dał mi niesamowitą elastyczność, ponieważ kurs właśnie w formule online powoduje, że każdy z nas, każdy z uczestników mógł zajrzeć do lekcji, kiedy miał na to szansę, kiedy miał na to czas. Ten kurs był bardzo efektywny, był bardzo treściwy, bardzo merytoryczny, a lekcje, które odsłuchiwałam, mogłam odsłuchiwać kilka razy. Jeżeli cokolwiek budziło moją wątpliwość, na bieżąco mogłam właśnie pisać pytania do Natalii, na które właśnie uzyskiwałam odpowiedzi już podczas spotkań online. Spotkania online dawały szansę poznania się z uczestnikami, zobaczenia, że nie tylko ja borykam się z codziennymi problemami rekrutacyjnymi, ale to właśnie wszyscy uczestnicy mieli ciekawe wyzwania, dzięki czemu mogłam poszerzyć jeszcze bardziej swoją wiedzę i dowiedzieć się, jak to wygląda w innych branżach. Przede wszystkim tego, że im bogatsza rozmowa z hiring managerem, im bogatszy stworzony na podstawie tego brief kandydata, tym mamy naprawdę o wiele większą szansę, aby szybko i sprawnie osiągnąć sukces rekrutacyjny i żeby spełnić oczekiwania właśnie hiring managera i zatrudnić najlepszego kandydata z rynku. Kurs zmotywował mnie do tego, aby odświeżyć swój profil na LinkedInie, aby też wzmocnić markę osobistą i częściej publikować posty, dzięki czemu właśnie to kandydaci często już sami się do mnie odzywają, ponieważ widzą, czym się zajmuję w danej firmie. Przede wszystkim kierowałabym ten kurs właśnie do hiring managerów, do osób, które są zaangażowane w proces rekrutacyjny, natomiast to właśnie oni decydują ostatecznie, czy rekomendowani przez nas kandydaci zostaną zatrudnieni w danej firmie, czy też nie. Dlatego też uświadomienie hiring managerów, co jest ważne i jakie informacje, które przekazują, są istotne dla całego procesu rekrutacji, mogłoby spowodować, że więcej rekrutacji w szybszym terminie zakończyłoby się sukcesem. Więc to właśnie głównie im, ale nie tylko, i osobom startującym, i osobom, które tak jak ja mają 20 lat doświadczenia, polecałabym ten kurs z całego serca. Główną obawą było to, że ja po prostu nie znajdę na ten kurs czasu przy moim trybie pracy. Natomiast kurs właśnie dzięki swojej formule online'owej, właśnie dzięki platformie, właśnie dzięki możliwości odsłuchania nagrań wtedy, kiedy było na to czas, kiedy była taka możliwość, spowodował, że bardzo szybko, już po pierwszych zajęciach rozwiałam swoje wątpliwości. Mam na imię Beata, od 20 lat zajmuję się miękkim HR-em w różnych branżach.
Natomiast jeżeli chodzi o moją ścieżkę zawodową, obecnie właśnie jestem HR menadżerem, mam swój zespół, który prowadzę. Bardzo lubię pracować z ludźmi, a dla mnie najważniejszy jest właśnie kandydat experience, dlatego też te procesy, które rekrutacyjne, które prowadzę, są dla mnie niezmiernie istotne i właśnie to, jak postrzega firmę kandydat, który do nas aplikuje. A prywatnie bardzo lubię aktywność fizyczną, uwielbiam wszelakie sporty, również te bardziej ekstremalne, jak skoki ze spadochronem, ale tak na co dzień chodzę na różne zajęcia właśnie typu fitness, zumby, salsy i tym podobne. To daje mi sporo energii do działań właśnie zawodowych, jak i prywatnych.